Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony 550 w Gwincie. W dzisiejszym odcinku zagram moją autorską talią pod Gelsa. Talia nazywa się Mała Armia. Ogólnie zamysłem taktycznym w tej talii jest stworzenie jak największej ilości jednostek na stole i spufowanie ich tutaj tym Gelsem. Przede wszystkim na początku staramy się wyciągnąć trzech jeźdźców dzikiego ogonu. Wiadomo, skacamy sobie w tym momencie dek. Wrzuciłem też do tej talii dwa wrane wojowniki i dwie ekimy. Wrany są po to, aby zjadać tutaj te golemy i żywiołaki ziemi. Po zjedzeniu takiego golema albo żywiołaka tworzą się dwa mniejsze golemy i trzy mniejsze żywiołaki ziemi. Ekimy wrzuciłem tu po to, aby kontrolować to, co nam przejdzie do następnej rundy. Stary grot jest po to, aby buffować jednostki i bić przy okazji. No, zwiększać sobie przewagę punktową nad przeciwnikiem. Gelard Igni do palenia wysokich jednostek przeciwnika. Tworzeniu przewagi. No, żywiołak ognia jest to w sumie najbardziej pożądana jedna karta w pierwszej turze. Co turę tworzy nam on mniejszego żywiołaka ognia, gdzie pod koniec tury, w momencie kiedy będziemy chcieli użyć tutaj tego Gelsa, możemy mieć 7 takich mniejszych żywiołaków i wtedy dobrze się to łączy właśnie z tym Gelsem. 3 olbrzymie krabopająki, wiadomo, do momencie kiedy Wram będzie zjadał coś albo Ekima, no to tworzy nam krabopająki, mamy więcej jednostek na stole. 3 wiedźmy do wyciągnięcia, do zmniejszenia sobie deku i przy okazji wyciągnięcia dość dużo punktów, bo 20. Klucznik po to, aby wyciągnąć sobie kartę z cmentarza przeciwnika. Głównie z Kaliga się to przydaje, jak przeciwnik gra na mistrza mistrzów, to wyciągamy wtedy dość dużą jednostkę. No i coś niepożądanego, który ma przeciwnik w cmentarzu. Jak wiadomo też, nasze jednostki nie są odporne na pogodę, na działanie pogody, to wrzuciłem tutaj dwa brzaski. W momencie kiedy nasze jednostki są pod działaniem jakiejś pogody, to się ratujemy tutaj czystym niebem. Grom do jeszcze buffowania sobie tych jednostek, które chcemy zjeść ekimą. I ja w Alach, no po to go wrzuciłem tutaj, aby w momencie kiedy żebyśmy mieli ostatnie słowo, powiedzmy w trzeciej turze, żeby przeciwnik nam nie rzucił pogody i byśmy mogli się jeszcze obronić właśnie tutaj tym brzaskiem. Dobra, to tak wygląda ta moja talia. Myślę, że zagramy sobie teraz potyczkę. Sprawdzimy, jak się sprawdza na 15 randze. Lecimy. A znaleziono przeciwnika, dokładnie. Wyrządź mi to robactwo! Agamemna full testa, 12 ranga. Flappy Jack. Zobaczymy, co tutaj nam trafi. Tak, mamy żywiołaka ognia, mamy klucznika. Grot, fajnie. Wiedźmy, o, dokładnie, wiedźmę chciałem, ale też chcę wrana wyciągnąć i nie mam wrana. No nic, no to staramy się jak największą ilość jednostek przerzucić do następnej tury. Także jak największą. Będziemy starać się tą ekimą zjeść tutaj tego żywiołaka ziemi przed spasowaniem. O,
Operator, ciekawe co dostaniemy. Kadwiński mistrz oblężniczy. Oblężeń. No to w sumie nie. Na razie przyjdziemy to. Nie rozśmieszaj mnie! No spoko. Na pewno nie będziemy rzucać w tym momencie Ciri, bo nic nam ona nie da. Ciri, wiedźmy. No to rzucimy olbrzymiego krabopająka. Przebijemy go w tym momencie. Może spasuje. Jestem oficerem i dżentelmenem. Nie spasował, dobra. No to wrzucamy. Wrzucimy może tego mistrza oblężniczym. Jestem oficerem i dżentelmenem. Plotki podróżują szybciej od wiatru. No dobra. To widzę, że przeciwnik będzie grał tą morturę, jak rzucił jaskra. My też zagramy. Zależy mi na wygraniu tej tury, wiesz, tak 14 punktów raczej wyciągnę do następnej tury. No zobaczymy. Długo się zastanawiamy z przeciwnik. Dajesz, dajesz. A, spasował, dobrze. Nam to nawet na rękę, że spasował. Nam przejdzie krabopająk. Mamy wygraną rundę. Chociaż dwie karty przewagi ma przeciwnik. Ale w tej turze możemy go dość mocno pocisnąć. Wran doskonale. I golem świetnie. No to rzucamy na początku wrana. Aj, źle trochę zrobiłem. No, ale on też za dobrze nie zrobił. W tym momencie wyciągnę jaskra i rzucę go tam, w tym miejscu. W czym mogę ci pomóc? No, przeciwnik ewidentnie gra na buffy. Także my wyrzucimy teraz trzy wiedźmy. Daje to nam 26 punktów przewagi. Co dziesiątą omijam kolejkę. I teraz podrzucimy naszemu wranowi jednego golema. Dokładnie, mamy 16 punktów. Nie pocisz się w tej kurcie? No to w tym momencie... W tym momencie wrzucimy naszemu wranowi jeszcze drugiego golema. Żartujesz. Jak wiele dobrze pamiętam, już nie miał, nic nie miał. Czyli my w tym momencie rzucimy grota? No, wydaje mi się, że tak. Zwiększymy sobie przewagę. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. O, to jest też to. Dobra kontra pod naszą trawię. Też Harald Chromy jest też dobrą kontrą. Ale to jeszcze nas nie robi aż tak bardzo. Już w tym momencie zagram Ekimę. I zjem tego wrana.
Jasne, nie ma sprawy. Szuka pożogi. No to zagrajmy w gitta. Nie dziękuj mi. Podziękuj Melitele. Mam trochę słaby ruch, ale my naiwność się skupujemy i mamy 81 punktów. No i wygrywamy w tym momencie 2-0. GG. No ta talia sprawdza się na rankedach również. No, możemy pogratulujemy oczywiście. Zagramy jeszcze w sumie jedną turę. A czemu nie? Może teraz trafimy na jakąś pogodynkę. Albo na coś innego. Geraldini, chyba teraz must have w każdej talii. Praktycznie każdy tym gra. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Wydaje mi się, że Herodzi trochę to zmienią działanie tej talii, żeby 25 może spalała. Za bardzo nadużywana teraz ta karta przez wszystkich graczy. To tak, na pewno wywalimy jedną wiedźmę. Mamy tak, ale nie mamy w tym momencie, nie mamy Vrana, głównego katalizatora. Walimy jednego olbrzymiego i jednego... O, jest Vran, dokładnie. To chcieliśmy mieć. Mhm. No to już rzucimy krewo pamiętka. Jak będzie miał. Jak będzie miał jakieś kajdanki albo Kron Alzura, no to wydaje mi się, że teraz użyję. Witaj, wybrańcze. Nie, operator. Ciekawe, co dostaniemy. Siewce zarazy. Okej, to rzucamy Vrana. A mogłem też tego żywiołaka ognia wrzucić na początku. Bo nie mam nic. Nie mam żadnej ekimy, żeby sobie wyciągnąć do następnej tury. Ale to nie jest też aż taki problem. Mogę na końcu wiedźmy wyciągnąć i będę miał gwarantowane 8 punktów. Ewentualnie jeszcze Gelsem to wrzucę. Jest ok. Okej, okay. Tak to robisz. A my wrzucimy. Mamy 14 punktów plus 3 dwójki. Kogo mam zabić? Ten Egan wydaje mi się, że mógł iść na tutaj, na tego Vrana wojownika. Bo ja tej jednostki tak już nie będę. Ale zrobimy mu trochę na złość i... Albo nie, w tym momencie może nie. Rzucimy żywiołaka ognia. Skończyłem turę. Coś się chyba zbugowało, bo ja skończyłem turę. A, przeciwnie to dobre. A, to teraz
Nawet jeszcze nie pokazałem potencjału tej talii. Dobra, jeszcze zagramy jedną potyczkę. Może to się to wytnie. Się wytnie. Wędrujemy. Żołnierze! Do ataku! Cancelled, 52 poziom, druga ranga. Nieźle. Klonę Wolf. Wolf. No, to wywalimy tak. Jednego tego. Teraz okej. Brzask wywalimy, nie będzie nam potrzebny. Wiedźmę. Mamy wiedźmę? Nie mamy wiedźmy. Dobrze, to jest okej. Okej, dwie ekimy. Możemy zaczynać. No to talia to jest taki typowy samograj. Na początku wyrzucimy olbrzymiego kraba pająka. Zobaczymy, czy ma jakieś... Nie ma chyba kajdanek. Ale... Dobra. No to teraz możemy grać swoje. Ładne. Podrzuciłem w naszym wranowie ziwiaka ziemi. Mamy 13 punktów, 2 krabopająki. On teraz pewnie zagra Hanselta. Albo jeszcze wrzuci coś i zagra Hanselta. Nie, teraz. Dobrze główkujesz. No dobra, to my... Rzucimy sobie jeźdźców dzikiego ogonu. Następnie rzucimy sobie... Kurczę. Mógł w co innego, nie tutaj, w tego mniejszego golema. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Zrobi sobie około 60 punktów teraz. 80. O, to jeszcze więcej. No dobra, to my zagramy. Odejdź, tak. Odejdź, póki jeszcze możesz. Też tak myślałem, czy to zrobię w jednym ruchu. Mam 6, to mam 12, 24, to mam 85, 91. Ech, nie zrobię tego w jednej turze. Czy zrobię? Nie zrobię. Odejdź, póki jeszcze możesz. Dzięki. 12, 24, to mam 85 plus 6. Dzięki. 91. Nie ma szans. Dzięki. Ale nie jest źle, mamy żywioka ognia. Ale typ jest dobry, że ma 52 poziom i ma drugą rangę, tylko w same potyczki gram. No dobra, to my robimy swoje. Znów ranny? Wydaje mi się, że to będzie to samo, żeby powiedzieć sobie ciągle. Teraz nobilitacja na to pójdzie. Wyciągniemy sobie jeszcze tutaj tą jednostkę.
Najprawdopodobniej to będzie Wran, dokładnie. Mamy go tutaj. No to zagrajmy w gwinta. Chociaż trochę błąd zrobiłem, bo ta jednostka będzie nam teraz zjadała. No nawet nie. Czy on będzie dalej to cisnął? Wydaje mi się, że nie powinien. Ale zagrać wiedźmę, nie, wiedźmy zostawimy, będziemy starać się na koniec zostawić. Naiwność jest błogosławieństwem. Ale tak. No to my rzucimy Zoltana trenera. Feldmarszałka Dudę. Zbufujemy jednostki. 63, 32 do 62. Cyrilla. No to my sobie teraz stawimy. Przerzucimy 33 punkty na naszą naturę. I zobaczymy, trzyma Ignie. No, dajesz, dajesz, majster. Majster potyczek. Czekamy. Długo się zastanawiam, więc pewnie Igni nie ma. No i spoko. 69 punktów nam zostało w tej turze. Zdobyliśmy. Jakiś bóg, bo mi korony nie dostałem, ale okej. I wyrzucamy wiedźmę. No i GG. Także no, Talia się sprawdza na wysokich rankach, rankedach, na wysokiej randze. Gratulujemy. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.